Zmienił się wyraźnie, przy tym nie zmieniając cen. Jeśli robisz liftingi, to właśnie w taki sposób. Oto nowy Renault Captur, który ma dwie cechy wspólne z Land Roverem. Zapraszam do oglądania. Największe zmiany zaszły z przodu, gdzie zobaczymy nowy grill. Przód jest niemal pionowo ścięty, maska wysoko, przez co auto stało się bardziej masywnym. Są także światła w technologii Full LED w standardzie od najniższej wersji oraz pionowe światła LEDowe do jazdy dziennej, które mi przypominają piorun, ale podobno są nawiązaniem do diamentu z logo marki. W naszym egzemplarzu mamy alufelgi 18, w topowej odmianie są 19, czyli całkiem spore jak na takie auto. Niestety w podstawowej wersji stalówki i za alufelgi trzeba dopłacić. Ale przejdźmy do tyłu, gdzie również zauważymy zmiany w postaci tych transparentnych lamp oraz nowego logo marki. Zwróćcie także uwagę, że nie ma tutaj widocznych rur wydechowych. Może to i dobrze, lepsze to niż te udawane końcówki. Bagażnik jest wręcz absurdalnie duży jak na auto tego rozmiaru, ba, jest nawet większy od niektórych konkurentów z wyższego segmentu. 536 litrów, ale, są dwa ale. Po pierwsze, mowa tutaj o pojemności z przesuniętą maksymalnie do przodu kanapą. Po drugie, w hybrydzie ta pojemność spada do 440 litrów, ale nadal robi to wrażenie. Mamy także możliwość podwójnej podłogi. W naszym egzemplarzu jest dodatkowo jeszcze koło dojazdowe. W środku zobaczymy i poczujemy materiały niezłej jakości. Tutaj jest mięciutko, tutaj też nieźle. Nawet tutaj, gdzie opieramy kolano na środku, jest miękko, podłokietniki też. Ogólnie Renault zrezygnowało z używania naturalnej skóry. Postanowili też zmniejszyć ilość chromów. Ja najbardziej się cieszę, że nie ma tutaj też tego Piano Black, za którym nie przepadam. Ogólnie całe wnętrze zaprojektowane jest spójnie i ładnie. Elementy nie trzeszczą, no jedynie tutaj ten ekran, ale z drugiej strony kto normalny robi coś takiego? A podczas jazdy żadnego trzeszczenia nie ma. Nie brakuje tutaj też praktycznych przestrzeni, różnych półeczek na telefon, gdzie może być też ładowarka indukcyjna za dopłatą. Są uchwyty na kubki, bardzo duże kieszenie w drzwiach, no i gigantyczny schowek pasażera. Jednak mnie najbardziej zauroczył ten niepozorny przycisk My Safety Switch, który pozwala jednym kliknięciem ograniczyć bądź też całkowicie wyłączyć część systemów bezpieczeństwa. Otóż według europejskich regulacji GSR2 część asystentów jazdy i ostrzeżeń musi być włączana zawsze przy odpaleniu samochodu. No i zazwyczaj to są te najbardziej irytujące, pikające, ostrzegające i tak dalej. Więc tutaj mamy pod jednym przyciskiem spersonalizowane ustawienia. Oczywiście wcześniej musimy się przeklikać przez ekran, ale jak zrobimy to raz, to potem przy każdym wsiadaniu po prostu klikamy sobie to i wszystko będzie ustawione wedle naszych upodobań. I właśnie podobne rozwiązanie spotkałem w Land Roverze Defenderze, tyle że tam przycisk znajdował się na kierownicy. Drugie podobieństwo do Land Rovera to system multimedialny, świetny system multimedialny. W tym przypadku mówimy o Open Air Link z pionowym, dotykowym ekranem o średnicy ponad 10 cali, który jest oparty na Android Automotive 12 i wykorzystuje różne rozwiązania googlowskie, więc jeśli dokupimy sobie nawigację fabryczną, to będzie to mapa Google'a, którą i tak na co dzień używamy. Jak się zalogujemy, to w zasadzie telefonu w samochodzie już nie potrzebujemy, choć oczywiście Apple CarPlay i Android Auto też tutaj są dostępne. System jest czytelny, responsywny, ładne grafiki, a do tego na dole jeszcze mamy fizyczne przyciski od obsługi klimatyzacji. No i co istotne, taki ekran dostajemy w standardzie od najniższej wersji wyposażenia. Oczywiście może on nie posiadać niektórych funkcji, ale ekran w takiej formie będzie. Swoją drogą, ten egzemplarz, który tutaj widzicie, to jest wersja techno, czyli taka środkowa, a i tak robi dobre wrażenie. No i jeszcze jako ciekawostkę powiem, że przy tym samochodzie pracował także Jean-Michel Jarre, który skomponował dźwięk powitalny przy wejściu do samochodu, a także dźwięk, który musi się odtwarzać, kiedy jedziemy w trybie elektrycznym z prędkością do 30 km na godzinę, żeby ostrzegać pieszych. Pracował on także przy systemach nagłośnieniowych, tym fabrycznym, a także tym opcjonalnym. W temacie jednostek napędowych rewolucji nie ma, a w zasadzie nie ma żadnych zmian. Nadal dostępne są silniki 1.0, w tym z instalacją LPG, to fabryczną, ale te nie należą do szybkich. Poza tym mild hybrid oraz pełna hybryda. Captur prowadzi się przyzwoicie, przyjemnie i wystarczająco pewnie. Oczywiście porównywanie go do aut o charakterze sportowym nie ma większego sensu, ale na tle miejskich crossoverów wypada super.
Zmieniono tutaj charakterystykę i geometrię zawieszenia, skalibrowano układ kierowniczy, a do tego w najmocniejszych wersjach, czyli 145 i 160 koni mechanicznych, zastosowano nowe amortyzatory. Auto jest przyzwoicie wygłuszone i nawet przy prędkościach autostradowych nie męczy. Jedyny zarzut to podczas jazdy w mieście. Jak się załącza ten spalinowy silnik, to go słychać, ale pamiętajmy, że mówimy tutaj o warunkach testowych, czyli radio wyłączone i klimatyzacja na niskim biegu. Dostępny jest tutaj driver Active Assist, który pozwala na jazdę autonomiczną drugiego stopnia. To oznacza, że będzie potrafił się zatrzymywać w korkach, a następnie ruszyć. Używa także danych i systemu predykcyjnego, dzięki czemu na podstawie danych z nawigacji może zwalniać przed rondem, a tuż za nim znów wrócić do zadanej prędkości. W stosunku do poprzedniego systemu został on właśnie rozszerzony o to korzystanie z danych kontekstowych. Ja poruszam się obecnie wersją Full Hybrid, która generuje 145 koni mechanicznych. Składa się ona z wolno sącego silnika spalinowego 1.6 o 4 cylindrach. W układzie jest obecny także silnik elektryczny oraz rozrusznik alternator. Do tego bezsprzęgłowa kłowa skrzynia biegów. Jednostka ta sprawia wrażenie wystarczająco żwawej, szczególnie w mieście, gdzie każde ruszenie odbywa się w trybie elektrycznym. Trzeba mieć jednak na uwadze, że jedynym silnikiem, który pozwala na przyspieszenie do setki poniżej 10 sekund, jest najmocniejszy 1.3 TCE o mocy 160 koni mechanicznych. Interesujący w mojej ocenie 1.0 TCE o mocy 100 koni mechanicznych, turbodoładowany, trzycylindrowy, zasilany benzyną i gazem z fabrycznej instalacji LPG silnik, może i ma zasięg do 1100 km dzięki większemu o 8 litrów zbiornikowi gazu, teraz ma to 40 litrów pojemności, ale trzeba pamiętać, że tutaj przyspieszenie do setki wynosi 13 sekund. W każdym razie testowany przeze mnie Full Hybrid na autostradzie zadyszki nie łapie, do prędkości 140 km jakichś problemów tutaj nie zauważyłem, a do tego potrafi pozytywnie zaskoczyć spalaniem. W trybie mieszanym troszkę pojeździliśmy po mieście, potem trasami szybkiego ruchu, to spalanie wyskoczyło nam na poziomie 5,9 litra, ale ta jazda była dość dynamiczna. Na autostradzie, czystej autostradzie, wskoczyło to troszeczkę powyżej 6 litrów, natomiast w mieście, oj, w mieście możemy zejść spokojnie poniżej 5 litrów, a oszczędni kierowcy myślę, że nawet poniżej 4, jak się postarają. No i na koniec ceny, które się nie zmieniły. To jest jakiś ewenement, bo zmian wprowadzono sporo i to korzystnych, a cena Captura cały czas startuje od 85 500 zł. Za 90 000 można kupić odmianę z fabryczną instalacją LPG. No i można powiedzieć, że już od najniższej wersji wyposażenia jest ono zadowalające. No dobra, może nie zadowalające, ale na pewno dla większości akceptowalne, a już zadowalające czy nawet dobre jest w środkowej odmianie Techno. Tutaj dla przykładu za wersję Mild Hybrid 140 przyjdzie nam zapłacić od 104 800 zł, natomiast jeśli marzy nam się automat, no to mówimy o budżecie od 112 000. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o nowym Capturze i o zmianach tutaj wprowadzonych. Trzymajcie się cieplutko, pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Do zobaczenia, cześć! No i na koniec ceny, które się nie zmieniły. Aby cię spieszyć, 50 km/h.